To jest tak, że tak naprawdę wiele takich spraw się zdarzyło za pana Kamińskiego, które zostały najpierw wymyślone, a potem wymyślono, jak je zrobić i jak dojść do końca. Wiele spraw jest niewyjaśnionych. Żeby nie uprawiać jakiejś martyrologii zbyt wielkiej. No do mnie o 6 rano weszli za czasów przecież tego Ziobry ludzie, wywalili drzwi u mojego syna w mieszkaniu, do mnie weszli z karabinami, położyli mi całą rodzinę na podłodze. I wie pan, że nikt do tej pory słowa nie powiedział? Cała sprawa się zakończyła po 3 godzinach, tak? No i to właśnie jest taka sytuacja. Rozumiem, że było to zrobione po to, żeby SLD powiedzieć, no, uważajcie, bo jak walniemy w kogoś tam z SLD, to możemy walnąć i w kogoś poważniejszego z SLD. No ale wie pan, no takich działań było sporo. No taka Polska nie jest fajna. I generalnie to, co proponowała IV Rzeczpospolita, bez ideologii nadmiernej, bez takiego, wie pan, jakiegoś w tej chwili naigrywania się, no to miałkie było, to było po prostu prymitywne, to było dzielenie Polski i zastraszanie Polaków. No mi się to nie podoba i wie pan, jeżeli to nawet brzmi jak banał, to ja w to wkładam bardzo dużo emocji i energii, bo jak ktoś dostanie po łbie karabinem, to inaczej na to patrzy, jak ktoś, kto to ogląda w telewizji. Ale pan się naprawdę boi powrotu IV Rzeczpospolitej? Proszę pana, tych metod tak, bo to jest tak, że bo to jest tak, jak pan naciśnie w tej chwili na odcisk jakiemuś facetowi z PiSu, to niech pan sobie wyobrazi, że na przykład za 2 lata albo za 3 lata siedzi ktoś i mówi tak, no to dobra, to mamy tu listę tych dziennikarzy, tak? Kowalski w porządku, dobrze o nas mówił, Sekielski? Ty, a on nie tam nie walnął tego faceta? Ale... A co ten Sekielski robi? A czy on nie śpi z jakimś facetem może? A może ten Sekielski, a może był na jakichś dziewczynach? A może wypił za dużo? A włóżmy mu w takim razie coś za kołnierzyk, tak? A może po prostu byśmy go podsłuchali? To jest tragedia, taki sposób myślenia. Nie przeraża to pana? O, przeraża, widzę. Inaczej, nie chciałbym się nigdy znaleźć w takiej sytuacji. A dlaczego pan myśli, że pan się nie znajdzie? Bo pan jest niewinny? Ja też byłem niewinny.